Siemanko! Pewnie słyszeliście o tym, że w Polsce trudno jest zdobyć pozwolenie na broń. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Coraz więcej osób zdobywa pozwolenie na broń, jest to coraz bardziej popularna forma, więc dlatego, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć ten temat, to chcę z Wami o tym porozmawiać, o tym, jak u mnie wyglądał ten proces zdobywania pozwolenia, co trzeba było zrobić i jak to u mnie też wyglądało, bo zaczęło się u mnie parę lat temu, gdy byłem z moim znajomym na strzelnicy i bardzo mi się to spodobało. Pomyślałem sobie, że chcę zacząć strzelać, zacząłem wgłębiać się bardziej w ten temat, no i trafiłem na pozycję broni czarnoprochowej. To jest broń, na którą jeszcze nie potrzeba mieć pozwolenia, a jest to w zasadzie normalna broń i wydaje się, że potrafi wyrządzić o wiele większe szkody niż taka broń zwyczajna. Więc to jest z jednej strony dosyć dziwne, ale z drugiej strony dobra okazja, żeby nauczyć się strzelać. Tylko mam pewne swoje wady i ta wada mnie też skłoniła do tego, aby właśnie zdobywać normalne pozwolenie na broń, a mianowicie chodzi o ładowanie, bo więcej ładowałem tą broń niż nią strzelałem. Poza tym pewnego dnia, jak byłem na strzelnicy, to prowadzący spytał mnie się, dlaczego ja w zasadzie nie zrobię pozwolenia i dlaczego się nie zapiszę do klubu, bo wtedy mam na przykład strzelnicę za darmo i mam jakieś tam zniżki na amunicję, a poza tym nie jest to nic trudnego. No i wytłumaczył mi, jak to wygląda. Ja pomyślałem sobie, że w sumie czemu nie? To było jakieś takie moje marzenie, ale ciągle ta zacinająca się moja czarnoprochówka i to ten czas ładowania skłonił mnie do tego, żeby właśnie zajęło mi to rok, ale spokojnie można się wyrobić w pół roku, bo to, co jest najgorsze, no to ten czas czekania. Bym powiedział, że właśnie to jest czasochłonne niż trudne. W porównaniu do zdobywania pozwolenia na budowę, to dla mnie pozwolenie na broń to jest nic po prostu. To jest jak pikuś, ale chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pewne rzeczy musimy dostawać łatwo i stąd może wziął się ten mit. I dlatego, że chyba kiedyś ludzie myśleli, że po prostu pozwolenie na broń to jest pozwolenie do ochrony życia, no to rzeczywiście tutaj jest trudno zdobyć i trzeba mieć naprawdę konkretny powód albo zrobić egzamin na policji, co też jest dosyć trudne i stąd mogły wynikać te mity. Natomiast pozwolenie, o którym ja mówię, to jest pozwolenie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich. Pozwolenie na broń do celów sportowych pozwala Ci posiadać broń, normalną broń u siebie w domu, trzymaną w specjalnej szafie, którą później możesz używać na strzelnicy. I powód tego Twojego posiadania jest m.in. rozwijanie swojego hobby i pasji, jakim jest strzelectwo. I to jest jakby wystarczający powód, aby posiadać broń, tylko trzeba zrobić parę kroków. Pierwszą rzeczą jest należenie do klubu strzeleckiego przez przynajmniej 3 miesiące. Następnie bierzesz udział w egzaminie na tak zwany patent, na którym sprawdzane są Twoje umiejętności teoretyczne oraz praktyczne. Wystarczy tylko poświęcić trochę czasu na wkuwanie przepisów odnośnie broni, amunicji i odnośnie samoobrony. Test praktyczny. Możecie sobie poglądać, jak wyglądają takie. Nie jest to nic trudnego, kilka wizyt na strzelnicy i jesteście w stanie to zdecydowanie zrobić i trochę powkuwać. Następnie jest test psychologiczny oraz psychiatryczny. Później jest wizyta dzielnicowego. Później jest zakup szafy i możecie zakupić swoją pierwszą broń. W skrócie tak to wygląda. Ok, więc pora na unboxing szafy. Szafa pochodzi z fabrykasejfów.pl, gdzie znajdziecie szafy na broń, sejfy ognioodporne. Ten model to akurat Bravo 6P Pro. Posiada 6 uchwytów na broń długą, pionową przegrodę, 2 regulowane wysokości półki. Link do fabryki sejfów.pl macie w opisie. Tu z boku mamy też takie uchwyty, które możemy sobie zamontować i na niej trzymać broń. Nie wiem jeszcze, co tutaj będzie. Jakie egzemplarze, bo się na tym nie znam, możecie mi podpowiedzieć właśnie co i jak. No tutaj to na przykład się trzyma amunicję, tutaj czy krótką, kto jak chce. Właśnie obcowanie z bronią potrafi nauczyć Was wielkiego szacunku do niej i podchodzenia z ostrożnością. Słyszałem ostatnio nawet o takim przypadku, że ktoś wystrzelił w powietrze i ta kula spadając poleciała kilometr dalej i trafiła w jakiegoś rolnika, który aktualnie był na polu. Kula spadająca już nie ma takiej mocy, a i tak wyrządziła duże szkody.
Ogólnie strzelectwo to jest naprawdę bardzo fajny sport. Możecie ze swoimi znajomymi, z rodziną właśnie pochodzić, postrzelać i to jest też fajny sposób spędzenia wolnego czasu. Więc jeżeli chodzi o mnie, to teraz jestem na etapie poszukiwania broni dla siebie. Mam nawet upatrzone 2 egzemplarze, tylko broni krótkiej. Ogólnie bardzo mi się strzelba podoba. Jeżeli chodzi o karabiny, to w ogóle nie wiem, nie znam ich, ale może tutaj mi podpowiecie, w jakim kierunku mam popatrzeć. Kto wie, być może kiedyś gdzieś się spotkamy razem na strzelnicy. Ja pewnie wam co jakiś czas będę wrzucał jakieś relacje z mojego strzelania. Jeżeli ktoś z was marzy o strzelectwie, albo właśnie broni to jest jego pasja, to posiadanie nie jest niemożliwe, a to nie jest i nie jest nic trudnego. Powiem wam, że jeżeli będziecie starali się o pozwolenie na budowę domu, co w zasadzie jestem, co przechodziłem, to pozwolenie na broń przy tym to jest pikuś. To zobaczycie dopiero jak tam, ile rzeczy trzeba zrobić, ile trzeba załatwiać. Więc jestem ciekaw, co wy myślicie o tym całym temacie. Dajcie mi znać, czy też macie może pozwolenia i strzelacie na strzelnicy. Ode mnie to by było tyle. Wesołych świąt. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!